Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 36 dotyczący TSH. Chciałabym w tym odcinku przedstawić podstawowe informacje dotyczące tego hormonu, jego znaczenie w diagnostyce oraz interpretację wyniku. TSH, hormon stymulujący tarczycę, tyreotropina, hormon tyreotropowy. TSH stosowany jest przede wszystkim do badań przesiewowych oraz do rozpoznawania chorób tarczycy. Głównie z tego powodu, że jest najczulszym wskaźnikiem zaburzonej czynności tarczycy. Wykorzystywany jest również do monitorowania leczenia niedoczynności i nadczynności tarczycy. Ale TSH może być również stosowany do diagnostyki niepłodności u kobiet. Aktualnie brak jest zaleceń do stosowania oznaczenia TSH w rutynowych badaniach przesiewowych u osób dorosłych. Z powodzeniem jest on stosowany w badaniach przesiewowych w kierunku niedoczynności tarczycy u noworodków. Co nie zmienia faktu, że oznaczenie TSH stosuje się rutynowo u osób dorosłych, a diagnostykę chorób tarczycy rozpoczyna się właśnie od tego hormonu. Poziom TSH służy do oznaczenia stężenia hormonu tyreotropowego we krwi. TSH produkowany jest przez przysadkę mózgową, a nie przez tarczycę. Gruczoł dokrewny zlokalizowany w mózgu, w tzw. siodełku tureckim, kości podstawy czaszki, który, można by powiedzieć kolokwialnie, zawiaduje tarczycą. W celu zachowania stabilnego poziomu hormonów tarczycy we krwi, tyroksyny oraz trójjodotyroniny, TSH jest elementem kaskady sprzężenia zwrotnego. Hormony tarczycy głównie odpowiedzialne są za kontrolowanie tempa zużycia energii przez organizm. Jeżeli ich stężenie we krwi obniża się, stanowi to sygnał do pobudzenia podwzgórza, które uwalnia hormon TRH. To z kolei stymuluje przysadkę do wydzielania TSH. Jeżeli wszystkie z powyższych narządów funkcjonują prawidłowo, ilość hormonów tarczycy wydzielana jest w odpowiednim tempie, zapewniającym ich stałe stężenie we krwi. W przypadku zaburzenia czynności któregoś narządu dochodzi równocześnie do zaburzenia stanu eutyreozy w organizmie. Należy zacząć od tego, że w warunkach prawidłowych, w warunkach fizjologicznych, wzrost poziomu TSH będzie odpowiadał wzrostowi poziomu hormonów tarczycy. TSH pobudza tarczycę do działania, zatem jest to jak najbardziej logiczne. Podobna równowaga ustala się w odwrotnej sytuacji. Ale należy mieć świadomość, że taki stan trwa bardzo krótko, działa jak impuls i szybko wraca do normy. Ta stabilizacja, stan eutyreozy, to stan, który powinniśmy obserwować w wynikach badań laboratoryjnych. Jeżeli jednak sytuacja się przedłuża, obserwujemy przewlekłe zmiany w stężeniach poszczególnych hormonów. Ale patrząc po raz kolejny na schemat, można dostrzec trzy miejsca wrażliwe, trzy narządy, których praca, a konkretnie zaburzenie tej pracy, będzie mieć wpływ na ilość T3 oraz T4, pośrednio lub bezpośrednio. Idąc od góry tego schematu, zaczynamy właśnie od sytuacji, które statystycznie zdarzają się najrzadziej. Ale zanim przejdę do omawiania, należy jeszcze wytłumaczyć jedną bardzo ważną kwestię. Mianowicie, kiedy mówimy o pracy tarczycy, wyróżniamy trzy jej stany. Nadczynność, niedoczynność oraz stan eutyreozy. Kiedy to praca tarczycy jest prawidłowa. Tarczyca jest nadczynna, jest nadmiernie stymulowana, produkuje hormony w nadmiarze. Kiedy tarczyca jest niedoczynna, produkuje tych hormonów za mało. Warto o tym pamiętać, kiedy analizujemy wynik TSH. Ale o tym za moment. Wróćmy zatem do omawiania przyczyn zaburzenia pracy tarczycy. Podwzgórze. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy może być wywołana dysfunkcją podwzgórza. Poziom TSH będzie ulegał zmianom w wyniku niedoboru lub nadmiaru TRH, hormonu podwzgórza. Tym samym wzrost wydzielania TRH spowoduje pobudzenie przysadki mózgowej, co da w konsekwencji wzrost stężenia TSH. Będziemy obserwować odwrotną sytuację w wyniku obniżenia się stężenia TRH. Jeżeli problemem jest zaburzone funkcjonowanie przysadki,
może wówczas dojść do obniżenia lub wzrostu stężenia TSH. Wzrost stężenia TSH powoduje, że tarczyca wytwarza i uwalnia nieprawidłowo duże ilości T3 oraz T4. Bardzo rzadko wysoki wynik badania TSH wskazuje na nieprawidłowość przysadki mózgowej, najczęściej obecność guza wydzielającego TSH. Takie zaburzenie nosi nazwę wtórnej nadczynności tarczycy. Jedynie około 1% wszystkich przypadków nadczynności tarczycy posiada charakter wtórny. Spadek stężenia TSH powoduje, że tarczyca wytwarza i uwalnia nieprawidłowo małe ilości T3 oraz T4. Jednakże stężenie tych hormonów może utrzymywać się w normie. Takie zaburzenie nosi nazwę wtórnej niedoczynności tarczycy. Jest to choroba niezwiązana z tarczycą, bardzo rzadko występująca, przysadkowa, wtórna niedoczynność tarczycy. Ale najczęściej jednak sama zmiana poziomu TSH wynika z pracy samej tarczycy. Jeżeli funkcjonowanie tarczycy jest zaburzone, np. w wyniku braku jodu, w wyniku autoimmunologicznego niszczenia tarczycy, w wyniku przekroczenia zdolności wytwórczych tego gruczołu, wtedy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wysokie stężenie TSH prawie zawsze oznacza małą aktywność hormonalną tarczycy spowodowaną jej niewydolnością, niedoczynnością. Stan ten objawia się poprzez przyrost wagi, suchość skóry, zwolnioną akcję serca, nietolerancję zimna, przemęczenie czy osłabienie. Wysokie wartości testu TSH występują również u osób z niedoczynnością tarczycy, otrzymujących w leczeniu zbyt małą dawkę hormonów tarczycy. Niskie stężenie TSH może wskazywać na nadmiernie aktywną hormonalnie tarczycę, spowodowaną jej nadczynnością. Stan ten objawia się przyspieszoną pracą serca, złą tolerancją ciepła, utratą masy ciała, zwiększoną drażliwością, biegunką, podrażnieniem gałek ocznych, jest to charakterystyczne powiększenie się gałek ocznych, czy utrudnionym zasypianiem. Niskie wartości testu TSH występują także u osób z niedoczynnością tarczycy, otrzymujących w leczeniu zbyt dużą dawkę hormonów tarczycy. Badanie poziomu TSH jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych. Nieprawidłowe, zbyt niskie lub zbyt wysokie wartości TSH wskazują na niedobór lub nadmiar hormonów tarczycy w organizmie, nie pozwalając jednak określić przyczyny. Najczęściej dlatego przy ewentualnych odstępstwach od normy poszerza się diagnostykę, wykonując oznaczenie FT4 wolnej tyroksyny oraz FT3 wolnej trójjodotyroniny, biorąc szczególnie pod uwagę zależności i prawa, jakie rządzą w organizmie stężeniem tych hormonów. Zgodnie z zakresem wartości referencyjnych, poziom TSH powinien oscylować w granicach od 0,27 do 4,2 mikrojednostki międzynarodowej na mililitr. Normy TSH dla kobiet w ciąży wyglądają trochę inaczej i należy również pamiętać, że hormony tarczycy mają znaczący wpływ na płodność, dlatego tak ważne jest, by kontrolować poziom tego hormonu. Najogólniej można przyjąć, że jeżeli poziom TSH znajduje się poniżej zakresu wartości referencyjnych, to możemy mówić o nadczynności, jeżeli jednak przekracza ten zakres, to o niedoczynności tarczycy. Poziom hormonów tarczycy może być jednak uzależniony od chorób tarczycy bez względu na poziom TSH we krwi. Leczenie suplementacyjne hormonami tarczycy, a także niektóre leki mogą wpływać na wynik oznaczenia TSH. Dlatego zawsze należy informować lekarza o zażywanych lekach. Kiedy lekarz skoryguje dawkę zażywanego hormonu tarczycy, zawsze należy odczekać miesiąc lub dwa i dopiero po tym czasie sprawdzić poziom TSH. Zmiana wydzielania TSH pod wpływem nowej dawki leku wymaga ustabilizowania w czasie. Bardzo silny stres i choroba o ostrym przebiegu może także wpływać na wynik oznaczenia TSH. W pierwszym trymestrze ciąży
można oczekiwać niskich wyników oznaczeń TSH. Nadczynność tarczycy może być kontrolowana przez właściwe leczenie. Stosuje się tabletki hamujące nadmierną produkcję i uwalnianie hormonów przez tarczycę lub leczenie jodem promieniotwórczym, który niszczy tkankę tarczycy. Czasem leczenie wymaga operacyjnego usunięcia części lub całego gruczołu tarczycowego. Niedoczynność tarczycy może być u większości osób łatwo leczona i kontrolowana podawaniem hormonów tarczycy T3 oraz T4 w postaci tabletek. Poziom TSH zazwyczaj nie poddaje się zmianom trybu życia. Ważne jest, że przysadka i tarczyca współpracują przy produkcji odpowiedniej ilości hormonu tarczycowego. Tylko tak jako ciekawostkę podam, że obecnie większość laboratoriów wykorzystuje test TSH trzeciej generacji, test ultraczuły. Najnowsza wersja testu jest około 100-krotnie czulsza od testu TSH pierwszej generacji. Oraz na koniec kilka rad praktycznych. TSH wykonuje się najczęściej bez brania tabletek na tarczycę, ale należy postępować według zaleceń endokrynologa. Bezwzględnie TSH należy oznaczyć rano, ze względu na jego zmienność dobową. Stężenie TSH jest najwyższe wieczorem oraz nocą, coraz niższe z każdą godziną w ciągu dnia. Szczyt wydzielania TSH następuje podczas snu między 23 a 4 rano i w tym czasie TSH średnio osiąga wartości 3 mikrojednostek międzynarodowych na mililitr. Najniższe wartości obserwuje się około godziny 16. Oczywiście nie można szacować wyników TSH, jakie mogłyby być rano, robiąc je o godzinie 12 czy 16. Nie. Zmienność ta jest w dużej mierze osobnicza, a badanie wykonane w przerwie lunchowej lub po pracy da wyniki nieprzydatne diagnostycznie. Należy mieć na uwadze, że również nieprzespana noc da niemiarodajne wyniki badań, a wartości przedziału referencyjnego zawsze dostosowane są do warunków oznaczenia TSH rano. Najrozsądniej byłoby skupić się na pracy samej tarczycy, omawiając poszczególne jej hormony, a zacząć należy od tyroksyny. Ale dlaczego T4 jest chociażby częściej zlecane? Dlaczego zlecamy FT4, a nie T4? Oraz inne ciekawostki poznacie Państwo w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.